Bez tego typu konstrukcji poprowadzenie linii tramwajowej z Krowodrzy Górki na Górkę Narodową nie byłoby możliwe. Rozmaite obiekty inżynierskie pozwolą na skuteczne doprowadzenie torów do celu. Do tego tramwaj, samochody, piesi i rowerzyści nie będą sobie wchodzić w paradę. Jedyna taka okazja, żeby zerknąć na sam spód konstrukcji, która ma otrzymać potężny obiekt estakadowy nad potokiem Sudą, a w zasadzie dwa tego typu obiekty, po których w przyszłości pojadą tramwaje i samochody na północ. Etap niezwykle ważny, bo podstawa to podstawa. Obok wzdłuż Opolskiej pobiegnie tunel. Tu będzie się też zaczynać przyszła trasa wolbromska, która przejmie ruch wyjazdowy i wjazdowy w kierunku Zielonek, odciążając lokalne ulice. Budowlańcy układają potężne pręty zbrojeniowe na lewym brzegu potoku w obrębie chwilowo nieobecnej na tym fragmencie ulicy nad Sudołem. Kilkadziesiąt metrów dalej powstaje konstrukcja, dzięki której przyszła trasa wolbromska i linia tramwajowa nie podzielą prądnika białego na dwie części. Kładka pieszo-rowerowa na wysokości ulicy Szopkarzy pozwoli na sprawne przemieszczanie się dla pieszych i rowerzystów między osiedlami. Konstrukcja kładki już wyrosła z ziemi. Dokładnie widać najazd od strony ulicy Pachońskiego. Budowlańcy koncentrują się właśnie nad tym elementem kładki. Układają też szalunki pod przyszłe przęsła całej konstrukcji. Tę przeszkodę można było ominąć tylko za pomocą klasycznego rozwiązania. Most spiął już dwa brzegi rzeki Prądnik. Właściwa żelbetowa konstrukcja już stoi. Budowlańcy zajmują się kolejnymi elementami na samym moście. Poza torowiskiem przez most pobiegnie zupełnie nowy odcinek ulicy Pachońskiego. Krawężniki wyznaczają jej przebieg. Z kolei takiej konstrukcji na krakowskich liniach tramwajowych jeszcze nie było. Żeby dotrzeć na Górkę Narodową, tramwaj musi pojechać w betonowym tunelu, ale bez dachu. Dzięki takiej specyficznej wannie inżynierowie pokonali problem związany z różnicami poziomu w tej części Krakowa. Przy okazji, dzięki zastosowaniu specjalnych rozwiązań antywibracyjnych, jeżdżące tam tramwaje będą generowały mniej hałasu. Tym samym nie będą uciążliwe dla mieszkańców okolicznych osiedli. To nie wszystkie obiekty inżynierskie, jakie powstaną na 5,5 km linii. Przed wjazdem do Wanny powstanie wiadukt pod linią kolejową. Budowa linii krakowskiego szybkiego tramwaju do Górki Narodowej jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na łączną kwotę około 151 milionów złotych.